Cześć! Dzisiaj porozmawiamy o Samsung Knox FOTA. Ja nazywam się Piotr Furtak, jestem Senior Product Managerem odpowiedzialnym za ten produkt na rynku europejskim. Zapewnienie cyberbezpieczeństwa przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości działań operacyjnych to podstawowa potrzeba nowoczesnego przedsiębiorstwa, niezależnie od tego, w jakiej branży ono prowadzi swoją działalność. Jednym z elementów tego procesu jest zapewnienie, aby wszystkie urządzenia firmowe pracowały na określonej przez działa ID wersji systemu operacyjnego oraz miały zainstalowane wszystkie aktualne łatki bezpieczeństwa. Instalacja powinna być wykonana w sposób nieproblematyczny dla użytkownika oraz nie powinna spowodować, że aplikacje krytyczne nie zachowają ciągłości swojego działania. Samsung Nox EFOTA, czyli Enterprise Firmware Over the Air, to rozwiązanie, które pozwala przejąć pełną kontrolę nad aktualizacjami systemu operacyjnego na urządzeniach w przedsiębiorstwie. Nox EFOTA umożliwia administratorowi IT zdecydowanie, czy i kiedy urządzenia powinny być zaktualizowane oraz na jakiej wersji programowania systemowego powinny pracować. Sama konfiguracja jest bardzo intuicyjna w konsoli na stronie samsungnox.com. Po zalogowaniu się kątem Samsung można zawnioskować o dostęp do EFOTA oraz wygenerować darmowy klucz licencyjny. W pierwszej kolejności dodaje się urządzenia do konsoli. Można to zrobić na kilka sposobów, ale najwygodniejszym jest zwrócenie się do partnera, który doda urządzenia poprzez Knox Deployment Program. Drugim krokiem jest instalacja i uruchomienie aplikacji klienta EFOTA. Można to wykonać ręcznie lub za pomocą dostępnych rozwiązań IMM. Istnieje też możliwość skonfigurowania automatycznej instalacji przy pierwszym uruchomieniu telefonu, tzw. Out of the Box Experience. Każde urządzenie dodane do konsoli z zainstalowaną aplikacją automatycznie przełączy się w tryb zarządzania aktualizacjami przez serwery EFOTA. Od tego momentu nie będzie wykonywały żadnych zmian w oprogramowaniu do czasu, gdy administrator IT firmy nie skonfiguruje tzw. kampanii aktualizacji. Kampania to zestaw ustawień w ramach czterech obszarów polityki zarządzania programowaniem. W pierwszym obszarze określamy cel, i tutaj są trzy opcje. Zablokowanie jakiejkolwiek aktualizacji, zapewnienie aktualizacji do najnowszej dostępnej wersji dla urządzenia lub zaktualizowanie urządzenia do wersji wskazanej przez administratora, np. takiej, na której przetestowane zostały wszystkie aplikacje firmy. Drugim obszarem jest określenie warunków wyzwalających aktualizację, takich jak rodzaj połączenia z internetem, np. wybrana sieć Wi-Fi lub poziom naładowania baterii. Trzeci obszar to określenie okna aktualizacji. Na przykład dla wyznaczonych godzin roboczych oraz możliwość rozdzielenia etapu pobierania oprogramowania od etapu samej instalacji. I czwarty obszar to określenie interakcji z użytkownikiem poprzez określenie czasu i ilości możliwego odłożenia instalacji przez użytkownika lub też po prostu wymuszenie jej bez interakcji z nim. W dużych przedsiębiorstwach stosuje się wiele kampanii w zależności od wybranych grup użytkowników oraz tzw. kampanie testowe. Kampanie testowe pozwalają zweryfikować konfigurację i na wybranych kilku urządzeniach przetestować zachowanie aplikacji biznesowych na dowolnej wersji oprogramowania telefonu. Po więcej informacji zapraszam na stronę samsungnox.com. Dziękuję.